Cześć. W poprzednim nagraniu podzieliłam się informacjami na temat przemocy emocjonalnej, jakie są jej rodzaje i jaki ona ma wpływ na kształtowanie się tożsamości dziecka. A w tym nagraniu chciałabym się podzielić tym, co mamy robić, żeby temu dziecku pomóc rozwinąć się w zdrowe psychicznie i fizycznie dziecko. Czego tak naprawdę te nasze dzieci potrzebują do zbudowania zdrowej psychiki, do zbudowania zdrowego poczucia wartości. I tu nie będę jakoś wielce odkrywcza w tym wszystkim. To, czego nasze dzieci najbardziej od nas potrzebują, to nas. Nie ma żadnego substytutu, który nas zastąpi. Nie ma rzeczy, nie ma osoby, która zastąpi nas. I tutaj jedyne, co mogę powiedzieć, to zachęcić Was do tego, żeby tak zorganizować swoje życie, tak przyjrzeć się swoim priorytetom w życiu, żebyście mogli swoim dzieciom dać czas i uważność. I ja wiem, że to jest trudne w dzisiejszych czasach, ja wiem, że wszyscy musimy zarobić na życie, ja wiem, że są rachunki do płacenia, ale my też z mężem stanęliśmy przed tym wyborem, kiedy byłam w ciąży z Ignasiem. I dla nas priorytetem było to, żeby dziecko dostało bazę wyjściową. I ja wiedziałam, że ja do pracy nie wrócę, dlatego że dla mnie w tym momencie ważniejsze było to, żeby moje dziecko otrzymało tą bazę wyjściową. Ale tak jak mówię, każdy z Was musi sobie się tym, po prostu tym priorytetom przyjrzeć i tak zorganizować życie, żeby to życie zbudować właśnie wokół dziecka. Słuchajcie, my często o tym zapominamy. My sobie próbujemy dopasować dziecko do naszych planów. Natomiast kiedy dzieci się rodzą, jeśli my chcemy mieć zdrowe dzieci, to my musimy się do nich dopasować, podporządkować. Przynajmniej na tym początku, przynajmniej te pierwsze kilka lat. I czego tak naprawdę potrzebuje dziecko, żeby zbudować tą zdrową psychikę? Słuchajcie, to nie są jakieś wielkie rzeczy. To jest karmienie piersią, to jest kontakt wzrokowy z tym dzieckiem, że ono, my patrzymy mu w oczy, ono patrzy nam w oczy. To jest kontakt skóra do skóry. To jest szalenie istotne, my naprawdę o tym zapominamy. My jesteśmy jednak zwierzętami. I jak popatrzycie na inne ssaki naczelne, one wszystkie bardzo blisko siebie trzymają swoje młode. One nie odkładają ich na ziemię, one je noszą przy sobie, tak? Także jest to naprawdę ważne dla takiego zbudowania poczucia bezpieczeństwa i zdrowej psychiki u dziecka. Kolejna rzecz. Dziecko potrzebuje mieć takie poczucie, że jest ktoś, kto go ukoi, kto go utuli, tak? Czyli nasze odpowiedzi na jego płacz, odpowiedzi na jego wydawane jakieś sygnały czy potrzeby. Okay. Kolejna rzecz to jest dostrojenie, czyli wsłuchanie się znowu, i to dotyczy malutkich dzieci, potem już takich tych chodziaczków, które już biegają i nie potrafią poradzić sobie z różnymi trudnymi emocjami, nie mogą czegoś sięgnąć albo nie mogą gdzieś dojść i pojawia się ta pierwsza taka frustracja i wtedy naprawdę one potrzebują nas, żebyśmy się do nich dostroili, wsłuchali. Jest to szalenie istotne, dlatego że te pierwsze, zwłaszcza te pierwsze dni, tygodnie, miesiące, one budują tą bazę wyjściową dla dziecka. I na przykład dzieci, które są urodzone przedwcześnie i są w inkubatorze, to w tym momencie brakuje tego pierwszego takiego kontaktu. I fajnie, że już teraz są szpitale, które właśnie pozwalają na to, żeby rodzice mogli przychodzić i te dzieci trzymać blisko siebie, albo żeby mogli na przykład wkładać rękę do inkubatora i to dziecko głaskać. Dlatego, że pomyślcie o jednej rzeczy. Jeśli dziecko jest w inkubatorze i nikt tego dziecka nie przytula, nikt go nie głaszcze, to jedyny kontakt fizyczny, jaki to dziecko zna, to jest kontakt, kiedy przychodzi pielęgniarka i wbija igły, albo zmienia plaster, albo zmienia pieluszkę, to jest wszystko. I to dziecko uczy się, że kontakt fizyczny jest związany z bólem. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dzieci, które przedwcześnie się rodzą, żeby poczuły też ten dobry, zdrowy dotyk, taki pełen miłości, tak? I dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że kiedy zabraknie tych komponentów, zabraknie tego właśnie odzwierciedlania dziecku, że my je widzimy, że my je słyszymy, to dziecko uczy się, że właśnie jest niezauważane. Dziecko uczy się, że jego potrzeby są ignorowane.
zaczyna się bać, zaczyna tracić zaufanie do otoczenia. I pamiętajmy cały czas o tym, że właśnie my jesteśmy tymi zwierzętami. Co by się stało na przykład z taką małpką, tutaj mówię o ssakach naczelnych na przykład, gdyby matka ją zostawiła na ziemi? To zwierzątko wchodzi w stan niesamowitego lęku o przetrwanie. I z nami dzieje się to samo i słuchajcie, później już jako dorośli możemy mieć właśnie takie odczucia, tak, że na przykład jak zostawi nas mąż czy żona, czy stracimy pracę, to zaczynamy czuć ogromny lęk, taki strach przed przetrwaniem i to może wskazywać na to, że tego zabrakło właśnie na początku w naszym życiu. Dlatego, że jeśli my to dostaniemy w naszym życiu, dostaniemy tą bazę wyjściową, to jest nam dużo łatwiej później w dorosłym życiu przechodzić przez trudne momenty, które nam się pojawiają. My jako gatunek jesteśmy tak skonstruowani, nasze mózgi są tak skonstruowane, że my potrzebujemy przynależeć, my potrzebujemy mieć więź z kimś, musimy mieć połączenie z kimś. I jeśli tego zabraknie na samym początku, co jest bardzo instynktowną, taką prymitywną pierwszą potrzebą, to później z tą taką, z tym niedosytem, z tą dziurą idziemy w świat. I to jest tak jak z roślinką, tak? Roślinka, żeby mogła urosnąć, potrzebuje odpowiedniej gleby, potrzebuje być nawilżana, potrzebuje słońca i ona wtedy urośnie w zdrową roślinę. Ale jeśli my ją wsadzimy w glebę, w której trudno przebić korzenie, nie będziemy jej podlewać, gdzie jest zaciemnione miejsce, no to ona nie urośnie w nic zdrowego. I możemy wtedy stać nad taką roślinką i mówić, ale weź, no jak ty krzywo rośniesz i w ogóle co taka sucha jesteś. I możemy się denerwować, ale ona potrzebuje odpowiednich warunków, żeby wyrosnąć, tak? I zachęcam was do zrobienia takiego eksperymentu. Czy macie dzieci, czy nie macie dzieci, bo to możecie zrobić eksperyment z partnerem, możecie zrobić eksperyment z dzieckiem. O co chodzi? Żyjemy w erze smartfonów, iPhone'ów. Słuchajcie, to już jest w tej chwili epidemia, dlatego że nawet idąc do restauracji, nawet idąc na plac zabaw, ja widzę, jak dziecko się bawi albo jedzą ludzie w restauracji i rodzice wyciągają telefony. I ja to samo robiłam jeszcze niedawno. Że siedzieliśmy w restauracji, jedliśmy posiłek, ja sobie wyciągałam iPhone'a i coś sprawdzałam. W tej chwili mam zasadę, jestem z rodziną, nie ma telefonu. Jestem na placu zabaw, nie ma telefonu. Jesteśmy gdzieś w naturze, w lesie, na plaży, nie ma telefonu. Dlaczego? Zróbcie prosty eksperyment. Jeśli macie na przykład małe czy większe dziecko, niech to dziecko na przykład z wami usiądzie, zaczniecie sobie z nim rozmawiać, czy wchodzić w jakąś interakcję. Ono zobaczy, że jest to połączenie i w tym momencie wyłóżcie telefon i udajcie, że sobie coś na nim sprawdzacie. I zauważcie reakcję dziecka. Zauważcie, jak ono się w tym momencie zaczyna zachowywać. Co się z nim dzieje. I naprawdę możecie być zaskoczeni. Dlatego, że małe dziecko najprawdopodobniej zacznie być takie pobudzone. Zacznie na was wchodzić albo nawet was uderzać zabawką, żeby zwrócić na was waszą uwagę. Jeśli to jest starsze dziecko, to zauważcie, że zacznie tracić wątek, że nie będzie mogło sobie przypomnieć, co chciało powiedzieć, zacznie być takie poddenerwowane. A jeśli nie macie dzieci, to sprawdźcie to z partnerem. Zacznijcie rozmawiać z partnerem i wyłóżcie telefon. I zacznijcie patrzeć w telefon i zobaczcie, co się dzieje z partnerem. Słuchajcie, my sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, jak kontakt wzrokowy i obecność, czyli bycie z drugim człowiekiem w interakcji jest szalenie istotne do zdrowej relacji. Także naprawdę miejcie to na uwadze. I mówię o tym wszystkim dlatego, ponieważ żeby stworzyć właśnie tą zdrową psychikę, to zdrowie emocjonalne, my potrzebujemy właśnie tej więzi z tą osobą, która jest tym naszym takim podstawowym opiekunem. Okay? My potrzebujemy mieć potrzebujemy przywiązać się w taki zdrowy sposób. I ta więź musi być silna. My musimy przesiąknąć tą miłością, tymi składnikami odżywczymi wręcz w tej miłości. My musimy, dziecko jest taką gąbką i ta gąbka musi nasiąknąć obecnością, nasiąknąć miłością, musi się nauczyć właśnie odzwierciedlania emocji, wsłuchania, żeby na tym wyrosła, żeby z tym mogła potem pójść w świat. Dlatego, że jeśli tego nie dostanie, jeśli nie dostanie tego właśnie pierwszego kontaktu takiego zdrowego,
no to to poczucie jego i jak on sam siebie widzi i to jak odnosi się do innych ludzi, to będzie już skrzywione, to będzie już coś będzie nie tak, okej? I potem taki człowiek idzie w dorosłe życie i na przykład nie może zrozumieć, dlaczego czuje się jakiś taki odizolowany, albo że ma jakieś paranoje, albo że się boi ludzi, albo że nie umie nawiązywać kontaktów. To wszystko ma właśnie korzenie w dzieciństwie, tak? Owszem, dzieci mają różne charaktery, z różnymi charakterami, temperamentami przychodzą na ten świat, ale jednak to, czego się nauczą w dzieciństwie, ma niesamowity wpływ na nich, tak? Także te późniejsze właśnie przeżycia w dorosłym życiu, takie właśnie poczucie, że nie przynależymy do jakiejś grupy, albo nie jesteśmy lubiani w jakiejś grupie, albo czujemy się wyobcowani w pracy, czy w związku, w rodzinie, no to ma właśnie podłoże w tym, jak my byliśmy też traktowani przez naszych rodziców, jak my się czuliśmy w tej relacji z nimi. Także jest bardzo ważne, żeby to dziecko czuło się chciane, żeby czuło się zauważane, żeby czuło, że jest ważnym elementem, ważnym członkiem, ważną częścią tej rodziny, tak? Dlatego pamiętajmy, że dzieci przede wszystkim potrzebują być blisko, potrzebują być trzymane, potrzebują być właśnie zauważane. I ja bardzo często widzę w sesjach, kiedy pracujemy z głębokimi jakimiś przeżyciami i wchodzimy w kontakt właśnie z tymi przeżyciami z dzieciństwa, tego nawet wczesnego, kiedy jeszcze nie mamy tej pamięci takiej świadomej, tylko to jest ta pamięć ciała, to kiedy osoba, z którą robię tą sesję, kiedy zadaje jej pytanie, czego to jej dziecko małe, czyli ona, potrzebuje w tym momencie, kiedy jej całe ciało jest w takim lęku i strachu o przetrwanie, że nie ma nikogo, kto ją przytuli, że ona krzyczy i gardło ją boli już i nikt jej nie słyszy, czego to dziecko potrzebuje. I pojawia się tylko jedno, żeby ktoś przyszedł, żeby ktoś przytulił, żeby ktoś był blisko. I czy nie tego my szukamy w relacjach? Jakichkolwiek, słuchajcie, i w relacjach w małżeństwie, i w relacjach w przyjaźni, nawet w relacjach w pracy. My po prostu chcemy czuć, że ktoś jest z nami, po naszej stronie, że ktoś nas rozumie, tak? Zauważcie, czy nie mieliście tak, że na przykład jak działy wam się jakieś trudne rzeczy w waszym życiu, to czego tak naprawdę potrzebowaliście? Tego, żeby wam ktoś rozwiązał te problemy, czy tego, żeby po prostu ktoś z wami pobył? I nawet nie musi nic wielkiego mówić, po prostu, żeby z wami był, tak? Także pamiętajmy o tym, dlatego że jeśli to dziecko właśnie nie nasiąknie tymi składnikami, nie nasiąknie tym poczuciem bezpieczeństwa, tym kontaktem wzrokowym, tym kontaktem skóra do skóry i tak dalej, to później w życiu ono ma ten deficyt. To tak jakby się jechało w życie z pustym bakiem. My musimy jako rodzice napełnić ten bak. Jeśli my ten bak napełnimy, to dziecko się potem nauczy, jak ma ten bak napełniać. I kiedy potem w jego życiu będzie się działo coś trudnego, to dziecko będzie umiało sobie pomóc, będzie umiało się odwołać do tego, jak sobie pomóc, tak? Jest to naprawdę bardzo istotne, dlatego że my jako rodzice jesteśmy taką pierwszą bańką bezpieczeństwa dla tych naszych dzieci, tak? One od nas się uczą o świecie. Jeśli dziecko w relacji z rodzicem uczy się, że może mu zaufać, że rodzic jest, że wsłuchuje się w niego, że traktuje go z szacunkiem, z miłością, tak? To dziecko się tego uczy, ono na tym wyrasta i przede wszystkim tak będzie widziało świat. Tak będzie postrzegał świat, że może innym zaufać, że może, że nie będzie po prostu projektowało na ten świat tylko tych negatywnych rzeczy. A słuchajcie, to co nam się wrzuci do głowy, to my to potem przyciągamy. To już nie są jakieś czary-mary, tak jest. Ja widzę na przykład po moich dzieciach totalną różnicę, kiedy ja się wychowałam na przykład w czasach, kiedy było biednie, tak? To był kraj socjalistyczny, moi rodzice pieniędzy nie mieli, byli biednymi nauczycielami i było ciężko. I ja nauczyłam się, że co? Że jest brak, że nie ma, że nie wystarcza i naprawdę musiało upłynąć ileś czasu, żeby te przekonania uwolnić. Natomiast moim dzieciom ja ich uczę, że
mają marzyć, że być może mamusia ci nie kupi, może tatuś ci nie kupi, ale jak będziesz marzył, to to do ciebie przyjdzie. I my mamy niesamowite przykłady tego, jak nasze dzieci manifestują to, czego chcą. Wyjazdy, różne rzeczy, spotkania, po prostu chcą i to się dzieje, dlatego że my im nie wrzucamy i też żyjemy w taki sposób, żeby im pokazać, słuchaj, to, czego chcesz, to dostaniesz, tylko właśnie chodzi o to, żeby im nie wkręcać, że tego nie może być. A my często słyszeliśmy różne przekonania, tak? Typu, czego się cieszysz, zaraz ci dam powód do cieszenia się, nie? Albo nie ciesz się za bardzo, bo zaraz coś się stanie. I my potem idziemy w świat z takim właśnie ambiwalentnym podejściem do tego życia, że no fajnie jest, ale co jak za chwilę coś wywali, tak? I tego się uczymy właśnie od samego początku. I owszem, to były trudne czasy, w których my się wychowywaliśmy. Ale nawet teraz, kiedy ja to zauważam, wiele osób ma dobrą sytuację finansową, jest ok, to i tak jest ten lęk. I tak jest ten lęk, że to może mi być zabrane, albo że zostanę wyrzucone z pracy, bo to jest ten pierwotny lęk, którego my doświadczyliśmy w dzieciństwie. To jest to, że może ktoś do mnie nie przyjść, że albo wychowałem się w domu, gdzie na przykład nie starczało do pierwszego. I to w nas siedzi, ale nie musi to w nas siedzieć, to można uwolnić. I w tej chwili są sposoby i narzędzia, żeby do tego wrócić, żeby właśnie wrócić. I nie wystarczy w tym momencie sobie tylko mówić, jest okej, jest okej, jest okej, wszystko fajnie, świetnie. Nie, nie wystarczy, dlatego że jeśli masz podświadomą taśmę pod tytułem do pierwszego nie wystarczy, albo nie ciesz się za bardzo, bo za chwilę coś się stanie, to będziesz tego oczekiwać podświadomie. Dlatego ważne jest wrócić do tych starych przekonań, zmienić cały paradygmat myślenia tego, czyli zmienić percepcję tego, jak to było postrzegane, ale przede wszystkim uwolnić też emocje. Dlatego, że jeśli my to robimy tylko na poziomie mentalnym, to dalej emocje, które są młynem na wodę tych przekonań, wodą na młyn tych przekonań, odwrotnie, to one dalej są, dalej tkwią. Dlatego ważne jest wrócić do tego, jak my tego doświadczaliśmy jako małe dzieci, uwolnić właśnie ten strach, uwolnić ten lęk. Dlatego jest ważne naprawdę naszym dzieciom dać to poczucie właśnie, że my przy nich jesteśmy, że mogą temu światu zaufać. To naprawdę zaprocentuje. To naprawdę super wpływa na właśnie na poczucie tych dzieci takie wewnętrzne. One się czują dużo silniejsze, dużo bezpieczniejsze. Jest im łatwiej zaryzykować w życiu, a słuchajcie, no kto nie ryzykuje, ten nie ma. My też musimy umieć zaryzykować, musimy umieć coś, z czegoś zrezygnować, żeby coś innego w swoim życiu przyjąć. I ta baza, którą my naszym dzieciom dajemy, ja to będę w kółko i w kółko powtarzać, jest bardzo ważna, bo to, czego oni się nauczą na początku w swoim życiu, to zaprocentuje. Także kochani, naprawdę, przyjrzyjcie się swoim priorytetom życiowym, przyjrzyjcie się, jak możecie zorganizować swój czas, pracę, czas wolny w waszej rodzinie, tak żeby te pierwsze lata życia dzieci były tym czasem, kiedy te dzieci dostały to, czego potrzebowały. Jeśli tego nie było, jeśli wasze dzieci już nie wiem, mają trochę więcej lat i tego nie dostały, słuchajcie, nigdy nie jest za późno. Zawsze możecie stworzyć od nowa pewne rytuały, możecie zorganizować czas tak, żeby teraz odbudować to, czego one nie dostały. Owszem, one już pewnie pójdą z jakimś tam śladem tego, czego nie dostały w życie, ale to nie powinno was zatrzymywać przed tym, żeby teraz coś zmienić, żeby teraz spróbować od nowa, okay? Dlatego, że dzieci bardzo tego potrzebują w każdym wieku. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to, że jeśli my sami nie otrzymaliśmy tego właśnie, tej bazy wyjściowej, tego ciepła, tego zrozumienia, tego zauważenia, o którym tutaj mówię, to teraz jest ten czas, żeby do tego wrócić i żeby dać to sobie samemu, czyli dać sobie tą uważność, dać sobie samemu to ciepło. I to oczywiście wymaga czasu, to jest pewien proces, są różne narzędzia, z których można skorzystać, żeby sobie w tym pomóc. Są różne piękne książki. Ja bardzo polecam książkę na przykład Johna Bradshaw, Powrót do swojego wewnętrznego domu. I to są naprawdę narzędzia, które mogą nam właśnie pomóc odbudować
w sobie samym, od środka, to czego my nie dostaliśmy, odbudować tą sami dla siebie tą bazę wyjściową. Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, no to dalej gdzieś jest w nas obecna ta pustka i dalej my też nie mamy, co dać naszym dzieciom. My dajemy tylko tyle, ile sami sobie mamy, więc jeśli my sobie damy znowu więcej, to znowu nasze dzieci przez to dostaną więcej. Także naprawdę Was do tego zachęcam, bo jest warto to zrobić i dla siebie samych, i też właśnie dla następnego pokolenia. I to by było chyba na tyle. Także zostawiam Was z tymi myślami. I spróbujcie tego eksperymentu, naprawdę. Zobaczycie, jak dziecko czy partner reaguje na to, kiedy wyciągamy ten telefon. A słuchajcie, czy my naprawdę musimy w tym momencie sprawdzać tego maila, czy sprawdzać jakieś inne platformy społecznościowe. Naprawdę zastanówmy się nad tym, dlatego że te chwile uciekają i nasze dzieci za parę lat wyjdą z domu i wtedy możemy mieć trochę żalu do siebie, tak? Że spędziliśmy więcej czasu na telefonie niż naszymi dziećmi. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, do usłyszenia.